Szanowni Państwo, chciałem skorzystać z okazji i serdecznie podziękować wszystkim swoim wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos, którzy uwierzyli w moją osobę i tak naprawdę zdecydowali się zagłosować między innymi na Platformę, bo właśnie chciałem podkreślić, że te wszystkie głosy, pomimo to, że ja nie znajdę się w tym momencie w parlamencie, nie zostały zmarnowane, tylko wzmocniły całą listę Platformy Obywatelskiej. I w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie pogratulować nowo wybranym posłom i senatorom, szczególnie z ziemi łódzkiej. Uważam, że zrobiliśmy bardzo dobry wynik. Praktycznie powtórzyliśmy ilość mandatów z poprzednich wyborów, także jest to na pewno sukces. I również w tym miejscu chciałem zaznaczyć i nawiązać do projektu, który zbiegł się co prawda z kampanią, czyli realizacja projektu Wi-Fi za Free, czyli bezpłatnego internetu na razie w mieście Łodzi i w okolicach, w okolicznych gminach, że właśnie w tej chwili już bez takiego zadęcia kampanijnego i tych podtekstów, że robimy to tylko i wyłącznie pod kampanię wyborczą, będziemy mogli to spokojnie realizować, bo myślę, że nie ma włodarza w tym kraju, włodarza miasta, który nie chciałby mieć u siebie darmowego internetu bez wydania złotówki ze strony samorządu. Także liczę na to, liczę na współpracę po prostu z panią prezydent w swoim mieście, ale również myślę, że będzie to możliwe w innych aglomeracjach i w innych gminach, gdzie tak naprawdę chcielibyśmy wyjść z tym projektem jak najszerzej, bo przypomnę, że dla nas im więcej mamy tych punktów dostępowych, jesteśmy bardziej atrakcyjni dla reklamodawców i w tym momencie projekt zaczyna funkcjonować na szerszą skalę, a co tak naprawdę powinno cieszyć wszystkich mieszkańców naszego kraju. Bardzo dziękuję.